Dobry wieczór! Witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym webinarze familii. Już za chwilę, już za moment zaczynamy nasz webinar. Ja nazywam się Katarzyna Piekarczyk. Z wykształcenia jestem pedagogzką rodzinną, jestem też terapeutką integracji sensorycznej oraz instruktorem wielu technik, metod wspomagających i wspierających rozwój małych dzieci przez dzieci szkolne oraz, oraz dzieci starsze. Dzisiaj zapraszam na temat, który mnie bardzo interesuje. Ponieważ też sama pracuję z elementami terapii śmiechu na co dzień, więc stąd też taki pomysł na dzisiejszy webinar. Dajcie znać, czym mnie widać, czym mnie słychać. A dzisiaj będę mówić o budowaniu poczucia własnej wartości u dzieci, ale też u dorosłych, i będą też ćwiczenia z elementami terapii śmiechem. Kto jest ze mną, proszę o informację, super, dziękuję. Widzę, że już jesteście, zbieracie się, widać mnie i słychać. Myślę, że możemy przejść dalej. Moi drodzy, ja dzisiaj nie będę podać kawałów, ponieważ z kawałów jestem trochę słaba, natomiast um, uważam, że z natury jestem pogodna, uśmiechnięta, radosna e, i e, trochę też humoru na pewno Wam dzisiaj e, tutaj zaaplikuję. Bądźcie ze mną, czat też jest do Waszej dyspozycji. Są moderatorzy, którzy czuwają nad Waszymi pytaniami, więc też spokojnie możecie zadawać. Ja podczas webinaru e, nie będę ich widzieć, ale potem staram się do nich zaglądnąć i na końcu też będzie czas, żeby na nie odpowiedzieć. Za tydzień, już za tydzień, 31 października o 19.30, pamiętajcie, że to jest ten przedświąteczny poniedziałek, zapraszamy na webinar Magdy Perzyńskiej, trening, regulacji emocji, ćwiczenia i zabawy dla dzieci i młodzieży. Magdalany znacie, wiecie, że sypie pomysłami z rękawa, ten webinar też taki będzie, w związku z czym zapiszcie się już koniecznie, w wydarzeniu kliknijcie, wezmę udział tak, żebyście dostali informację o tym, że ten webinar się rozpoczyna. A kolejny webinar już listopada 7, 19.30. Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej. Zapiszcie się też koniecznie na ten webinar. Jeżeli nie znacie metody metod pracy terapią pedagogiczną, to na pewno ten webinar Wam się bardzo przyda do pracy z dzieciakami. Ten webinar poprowadzi dla Was Asia Krysiak i również tutaj będzie dużo ciekawych pomysłów i propozycji. Za dwa tygodnie również będziemy tutaj z Wami. 14 listopada kolejny webinar, temat taki bardzo na czasie, też on jest, od tematu zawsze prosicie z tutaj właśnie z depresji. Magda Lena Perzyńska, Depresja u Dzieci i Młodzieży, Rozpoznanie i pierwsza pomoc zaczy tygodnie 14 listopada. My mamy już cały kalendarz na listopad, nie da, niedługo się już z, z tym kalendarzem z Wami podzielimy, tak więc bądźcie na bieżąco, zapisujcie się i śledźcie naszą stronę. Jak zwykle, wszystkie poprzednie webinary możecie oglądać na naszym YouTubie na Famiga.pl przez YouTube, albo wpiszcie w wyszukiwarce YouTube Famiga. Tam jesteśmy wysoko na, na wysokich miejscach, więc nasze webinary zobaczycie. Zachęcam też do subskrypcji naszego kanału. Wtedy dostaniecie informacje o każdym nowym webinarze, który pojawia się właśnie na YouTube I zapraszam też do oglądania naszych webinarów. Na naszej stronie Famiga.pl przez webinary. Na Facebooku też wszystko zapisujemy, więc w tych wszystkich trzech źródłach możecie do tych wszystkich webinarów zapraszać korzystać, dołączać, a ja zapraszam na te webinary, które już się odbyły. Pierwszy to jak budować poczucie własnej wartości u dzieci, tam było dużo ćwiczeń i wskazówek też o tych filarach sześciu budowania poczucia własnej wartości mówiłam, więc zachęcam Was do tego webinaru, który prowadziłam 6 czerwca, on jest nagrany i też tam są świetne zabawy w tym zestawie z zaświadczeniem, więc koniecznie też, jeżeli wrzucacie do koszyka dzisiejszy pakiet, to dołóżcie też sobie ten z 6, z 6 czerwca i też zapraszam na webinar terapia przez zabawę, on też już się odbył. Również możecie do niego w dowolnym momencie wrócić we wszystkich tych trzech miejscach, o których wcześniej wspomniałam. Nasz kanał już wychwaliłam, zachwaliłam, więc zapraszam raz jeszcze do subskrypcji, aktywowania powiadomień na waszych kontach. Łatwo na znaleźć, większość webinarów ma już też napisy, więc możecie je na przykład oglądać w tramwaju, jeżeli nie macie słuchawek, to sobie je po prostu oglądać i czytać, tak więc to jest też bardzo, bardzo wygodne, bo właśnie podróżując z innymi też nie przeszkadzacie, a możecie tą wiedzę sobie poropagować i, i, i poszerzać. Konkurs z nagrodami jak zwykle podczas naszego każdego webinaru. Dzisiaj jest z nami Zielona Sowa ze swoimi nowościami wydawniczymi, Julek, Julka i Janek, czego nie lubi Strupek i czego nie lubi Potwór. Też tak nie bez te książki akurat dzisiaj w budowaniu poczucia własnej wartości i ćwiczeniach z elementami terapii i śmiechem. To trzeba zrobić, żeby, takie książki od, żeby taką książkę od nas dostać? Najpierw trzeba udostępnić ten webinar publiczny tutaj, tutaj na Facebooku, czyli albo u siebie na tablicy, albo u jakiegoś kolegi, koleżanki Ewentualnie w grupie, w grupie, która może być tym spotkaniem dzisiaj zainteresowana. A druga rzecz, równie ważna, to jest odpowiedź na pytanie: opisz zabawę, która wywołuje uśmiech albo wywołuje uśmiech u Was, bo Wy się śmiejecie, Wy macie dobre poczucie humoru związane z tą zabawą, tak? a dzieci dobrze się też przy niej bawią, albo ulubioną zabawę Waszych dzieci, która wywołuje ich uśmiech. Tak więc dwie rzeczy udostępnijcie koniecznie, bo dużo jest bardzo odpowiedzi, ale bez udostępnień, więc nie możemy brać pod uwagę po prostu tych odpowiedzi i napiszcie. Tą zabawę, która wywołuje u Was uśmiech albo u Waszych dzieci. Zostańcie koniecznie ze mną do końca, ponieważ na końcu webinaru wybieramy trzy osoby. Moderacja sobie tutaj przez cały czas dzielnie czyta Wasze odpowiedzi. Potem wybierze trzy osoby. Ja tutaj dostanę informację i Was powiadomię o tym, kto wygrał. I jak zwykle cotygodniowy konkurs taki bonusowy, pod dowolnym filmem. Zachęcamy Was do tych filmów też na YouTubie, więc żeby tutaj Waszą aktywność wzmocnić, prosimy Was, żebyście komentowali. Każdy dowolny, merytoryczny komentarz bierze. Udział w tym konkursie, i my tutaj Wam proponujemy jakąś książkę z, naszego, z naszej biblioteczki, tą, którą mamy dostępną, albo dla Was zamówimy, albo ją po prostu wyślemy. I wyniki zawsze przed webinarem kontaktujemy się z tymi osobami przez wiadomość mailową, piszemy maila, więc tutaj zawsze te osoby są zdziwione, że, 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 że wygrały. Tak więc tym bardziej zachęcam. I jak zwykle, z każdego webinaru, dzisiaj również dostępny jest pakiet webinarowy. To dzisiaj w tym pakiecie za chwilę, ale zanim to nastąpi, powiem Wam jak można zakupić takie, taki pakiet. Przede wszystkim weź na naszą stronę famiga.pl przez zaświadczenia, dodaj sobie do koszyka ten pakiet albo więcej pakietów, jeśli jakiś inny webinar Was też interesuje i e, możecie też sobie wpisać e, taką prośbę o wcześniejszą datę, jeżeli kupujecie zaświadczenia sprzed roku, sprzed dwóch lat, tak więc wszystko to może być aktualne, wystawiamy faktury, e, naprawdę jesteśmy tutaj do Waszej dyspozycji, e, od kto, kto z nami koresponduje, to wie, że naprawdę pracujemy do późnych godzin nocnych, odpowiadamy niejednokrotnie w nocy, jesteście tym kontaktem zdziwieni, że tak szybko. Jeśli tak, to dajcie znać, że tak właśnie jest. Na to liczymy. I ten pakiet w cenie 19 zł zawiera coś takiego. Przede wszystkim pełna prezentacja z webinaru, czyli wszystko, co dzisiaj zobaczycie, również dostaniecie. Jest tam też dużo fajnych plakatów, które po prostu można wydrukować. Każdy ten slajd można wydrukować osobno, bo to będzie w wersji PDF wysłane na wasz adres mailowy, podany podczas składania zamówienia. Imienne za. Doświadczenie, też wiem, że po to tutaj po prostu przychodzicie, bo potrzebujecie udokumentować Waszą pracę. Więc takie imienne zaświadczenie też się znajduje w tym pakiecie. 40 kreatywnych kart pracy oraz e-book. Słuchajcie, 40 kreatywnych kart pracy. Ja już Wam pokazuję, jak te karty pracy wyglądają. Spójrzcie tutaj, to są różnego rodzaju śmieszne zdjęcia dzieci, dorosłych osób, młodzieży, zwierzaków, opatrzone takim dymem. I do tego dymka możecie właśnie zachęcić dzieci, żeby coś sobie wpisywały. Może to być zabawa dla jednej osoby, może to być zabawa dla całej klasy. Można dać taką gotową kartę pracy właśnie do, dla każdego dziecka, taką samą, zobaczyć jakie oni odpowiedzi tutaj proponują. Ale żeby nie było tak trudno, dla młodszych dzieci mamy już kilka takich gotowych kartek z kilkudziesięcioma odpowiedziami, propozycjami, co tam ta osoba, czy to zwierzę mogłoby powiedzieć, gdyby potrafiło mówić w przypadku zwierząt w tym dymku? Te wskazówki są naprawdę bardzo urocze. Możecie sobie to też zalaminować i może to być taka karta pracy wielorazowego użytku. Myślę, że naprawdę Wam się bardzo to fajnie sprawdzi w pracy z Waszymi dziećmi przedszkolno-szkolnymi, ale też Waszymi osobistymi, czy też na jakichś radach pedagogicznych, jeżeli chcecie się troszkę rozweselić, wprowadzić humoru, albo na jakichś szkoleniach, kursach, czy też może na wywiadówkach, też będziecie mieć taką otwartość. Czemu nie? Zachęcam. Myślę, że jak po. Tutaj się wgłębimy w temat, to, to na pewno Wam się to spodoba. I mam też dla Was 22 ćwiczenia i zabawy wspierające. Poczucie własnej wartości u dzieci, one też oczywiście bazują na tej terapii śmiechem. Tutaj zobaczcie, oprócz zadań są również karty pracy. Magdalena Wójciki tutaj przygotowała dla nas bardzo skrupulatnie. Magda ma naprawdę wysokie poczucie humoru, więc możecie na pewno się tutaj już uśmiechnąć do tych propozycji, bo są po prostu świetne i też na pewno łatwo je wykorzystać po prostu w pracy codziennej. Nie trzeba ich drukować, tylko po po prostu sobie otworzyć na, na telefonie i można z nich korzystać. Tak więc taki pakiet w cenie 19 zł. Wszystko tu macie na tym slajdzie, zapiszemy ten webinar, więc też możecie do tego wrócić. Tak więc tutaj na spokojnie. No i tutaj właśnie pokazuję tak mniej więcej, uchylam rąbkę tajemnicy, jak wyglądają te karty. I że możecie je właśnie w tym naszym pakiecie zakupić. Dobry wieczór wszystkim, wszystkim którzy przybyli, widzę, że jest nas ponad 2000, bardzo mnie ta liczba cieszy, więc przechodzimy do planu naszego spotkania. Czym jest poczucie własnej wartości u dzieci? To jest pierwszy punkt. Dlaczego dzieci mają niskie poczucie własnej wartości? Czym jest terapia śmiechem i jak wpływa na poczucie wartości, ćwiczenia i zabawy z elementami terapii śmiechem w pracy z dziećmi? I na koniec podsumowanie odpowiedzi na pytania, bibliografia i wyniki konkursu. Dajcie mi proszę znać, że jesteście ze mną. Napiszcie proszę w komentarzu pod tym webinarem, skąd jesteście. Dlaczego przyszliście na takie webinaru o budowaniu poczucia własnej wartości z elementami terapii śmiechem? Jestem ogromnie ciekawa. Na pewno przeczytam wszystkie komentarze. A my zaczynamy. Czym jest poczucie własnej wartości? Tutaj mamy dwie odpowiedzi równoczesne, ponieważ poczucie własnej wartości to jest świadomość samego siebie, świadomość siebie jako osoby dorosłej i świadomość siebie jako dziecka. Jest to świadomość, świadomość własnych umiejętności, tego, co myślę, tego, co czuję. Nieważne, czy to, co czuję, jest. Przyjazne dla mnie, czy troszkę mniej przyjazne, czy to akceptuję, czy nie. Są to również wszystkie potrzeby, pragnienia i marzenia, świadomość również tych potrzeb, pragnień i marzeń. I drugi punkt, poczucie własnej wartości jest tym, na ile akceptuję to, co o sobie wiem, czyli to wszystko, co jest dobre, ale też to wszystko, co nie zawsze mi wychodzi. Takie dwie składowe poczucie własnej wartości. I ważne jest to, żeby pamiętać, iż poczucie własnej wartości nie zależy od tego, jakie umiejętności posiadamy, jakie umiejętności posiadają nasze dzieci i jak cenne te umiejętności mogą być dla innych ludzi, ani też od tego, ile osiągnęliśmy, ile nasze dzieci osiągnęły, czy też osiągnął, oraz jakie mamy zasoby pieniężne. Poczucie własnej wartości zależy jedynie od stosunku do samego siebie. Myślę, że to jasno Wam wytłumaczyłam. Natomiast warto to rozróżnić, słuchajcie, od wiary w siebie, ponieważ wiara w siebie rozwija się wraz ze zdobywaniem różnych umiejętności czy też z osiąganiem różnych sukcesów. I jeśli na przykład dziecko ma za mało tej wiary w siebie, czyli takiej pewności siebie. Możemy pomóc mu ją wspierać, czyli na przykład pomagając w nauce, tłumacząc jakieś zagadnienia. Przez to dziecko może stopniowo polepszyć sobie te wyniki i osiągnięcia w nauce i troszkę mocniej uwierzyć w siebie. I ja podczas tego wcześniejszego webinaru O Poczuciu Własnej Wartości przywoływałam Wam tutaj postać Jula w książce Wychowanie zam... Zam... Zamiast Wychowania, ponieważ on napisał nam taką historię, że przeprowadzał superwizję, w klinice psychiatrycznej, gdzie leczyły się osoby uzależnione od, od alkoholu. I był tam też podczas tej jego wizyty człowiek, mężczyzna, który był bardzo znanym sportowcem. I w swojej dziedzinie osiągnął kilka razy mistrzostwo świata. No nie podaje nam kto to, kto to był. I on wyszedł z uzależnienia, bo był właśnie alkoholikiem, ale nie udało mu się odnaleźć w, w świecie. Stąd też jego obecność, w tamtym miejscu. Gdy wszyscy przyjaciele się oddali, gdy już te blaski reflektorów zgasły, um, okazało się, że został sam. I um, psychoterapeuta, która, psychoterapeutka, która z nim pracowała, uważała, że jego problemy biorą się z braku wiary w siebie. I ona wpadła na taki pomysł, żeby zaczął um, trenować um, taką lokalną drużynę klubu piłkarskiego. I to był taki fajny bardzo pomysł na jego ponowną, ponowny powrót do, do społeczeństwa, na ponowny Integrację. I ten mężczyzna czuł ogromny opór, ale nie na takim poziomie intelektualnym, ponieważ on bardzo to rozwiązanie docenił, natomiast nie był w stanie go wprowadzić w czyn. Dlaczego? Ponieważ jego problemem nie, było, nie był brak wiary w siebie, bo on wierzył we własne możliwości, wiedział, że osiągnął wiele sukcesów, ale miał, brakowało mu poczucia własnej wartości. On nie zwątpił w umiejętności swoje jako sportowca. Ale zwątpił w swoją wartość jako człowieka. I nam ten, ten przykład właśnie świetnie pokazuje, że pomimo, że wierzymy w swoje wyjętności w jakiejś kategorii, w jakiejś dziedzinie, w której jesteśmy dobrzy, ale jeżeli nam brakuje na tym poziomie egzystencjonalnym poczucia własnej wartości, to niezależnie od jakiejś pozycji, którą mamy, czy umiejętności, które. Które potrafimy, które mamy, będzie nam zawsze czegoś brakowało. I odnieśmy to teraz na nasze dzieci: że dzieci mają pewne umiejętności, pewne umiejętności się uczą, mają tą wiarę w siebie, bo potrafią właśnie grać w szachy, grać w piłkę, natomiast nie zawsze wierzą w siebie. Jako człowieka, że są wystarczająco dobre takie, jakie są. I tutaj też nam przychodzi z pomocą terapia śmiechem. Będę też o tym za chwilkę mówić. Dobrze rozwinięte i zdrowe poczucie własnej wartości jest silne i stabilne na przestrzeni czasu. Jednak nie jest ani niezniszczalne, ani niezmienne. No bo zobaczcie, łatwiej jest pomóc dziecku, które nie ma pewności siebie. Czasami potrzebuje jakiegoś coachingu, jakiegoś treningu, jakiegoś wsparcia i takiego. Rzeczowego feedbacku. Natomiast jeżeli chodzi o niskie poczucie własnej wartości, to ten problem znajduje się na tym głębszym poziomie, tak jak powiedziałam wcześniej, na tym poziomie egzystencjonalnym. I tutaj się pojawia u dziecka pytanie, czy ja jestem w stanie, jako dziecko, zaakceptować takiego, jaki jestem, takiego, jaka jestem. Czy ja dobrze siebie znam, czy potrafię zaakceptować to, jaka jestem, i czy się dobrze czuję ze sobą, czy się na przykład tego wstydzę, czy cały czas może się czuję. Za coś się winna, bo ktoś mnie nadmiernie krytykuje. Czy jestem szczęśliwa? Może jestem nieszczęśliwa z tego powodu, kim w danym momencie jestem. I przez to dzieci mają niskie poczucie własnej wartości. No, przede wszystkim przez to, że, że przez usztywniony sposób myślenia, ponieważ niektóre dzieci myślą, że skoro i tak zostanę skrytykowana. To po co ja mam to robić? Po co ja mam próbować? Nie, nie wierzę we własne możliwości, to się na pewno nie uda, więc zakładam z góry, że ja tego nie potrafię i nie podejmuję e, decyzji. Jestem beznadziejna z matematyki, więc po co ja mam robić to zadanie, skoro ja na pewno zrobię to źle. Tak dzieci myślą. Dokuczanie, czyli jeżeli ktoś dziecku dokucza, nie, nie, nieustannie e, e, tutaj daje dziecku takie, takie sygnały, że nie jest akceptowane. No, to ono w końcu może w to uwierzyć. Zbytnie chwalenie, czyli niechwalenie dziecka za konkretne umiejętności, tylko dawanie mu takiego, takiej informacji: to, że to mówiłam na webinarze, a super, a wspaniale, to zrobiłeś, ekstra. Dziecko pracuje tak, jakby na tej motywacji zewnętrznej, niezmotywowane od środka, tylko cały czas szuka pretekstu do tego, żeby coś zrobić, ale żeby nas zadowolić. I to też bardzo zmniejsza poczucie naszej wa 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 wartości u dzieci, poczucie własnej wartości u dzieci, ponieważ jeżeli nie zostaną pochwalone. No właśnie, co się dzieje, sami wiemy. Motywacja i nagradzanie, tutaj również. Etykietowanie, czyli przyklejanie takich łatek. Jesteś beznadziejny, jesteś beznadziejna, na pewno źle to zrobisz, zostaw, nie zajmuj się tym, na pewno sobie nie poradzisz. Na dobiekuńczość wiąże się z etykietowaniem, z wyręczaniem dzieci, niedaniem dziecku pola do popisu tak zwanego, nie dziecku przestrzeni na własną pracę, na samodzielność. Po prostu nie wierzymy, tak jakbyśmy nie wierzyli w to, że dziecko coś może coś potrafić samo zrobić, tylko od razu tutaj przechodzimy do roli specjalisty i wyręczamy w tym dziecko, przecież my jesteśmy lepsi, my to lepiej wiemy ale tak nie jest. Ignorowanie trudnych emocji, czyli takich emocji, które mogłyby być nie zawsze akceptowalne społecznie. Na, szczę na szczęście teraz już to wszystko bardzo ładnie jesteśmy w stanie też wytłumaczyć i, i różnymi technikami, czy też wsparciem te trudne emocje u dziecka rozpoznawać i dawać mu zasoby do tego, żeby z tymi emocjami sobie mogło dać radę. I brak reakcji z naszej strony, czyli takie wycofanie, nieuzauważanie dziecka, pozostawienie go po prostu Samym sobie. Dziecko, które ma zdrowe poczucie własnej wartości, ma odwagę na wyrażenie różnych rodzajów emocji. I słuchajcie, nie tylko tych emocji, które są bardziej akceptowalne, czyli radość, wdzięczność, ale czy takich też jak niepokój, jak smutek, jak złość. I jeżeli dziecko traci poczucie własnej wartości, jeśli to poczucie własnej wartości jest chwiejne, to dziecko najchętniej, najczęściej unika tych trudnych emocji, tak? Przestaje płakać, gdzieś tam nie pokazuje niepokoju i ten lęk dziecka może zostać odebrany jako właśnie oznaka braku siły lub, lub jako niepowodzenie. Ale jest też druga strona medalu, że często jest też tak, że jeżeli te emocje negatywne, te trudne emocje, nie negatywne, dominują, to też dziecku czasem ciężko jest uwierzyć w to, że jest wartościowe tym, kim jest i jakie jest. I i zapomina o tym, że na przykład ma śmiech, który może mu pomóc, więc przestaje się uśmiechać, zamyka się w sobie, sztywnieje, bo jest sparaliżowany tym, co myśli o sobie, że nic nie potrafi, że nic nie umie, i że jest bezwartościowe. Będziemy to oczywiście próbować zmienić. I tutaj z pomysłem, z taką jakby deską ratunku, przychodzi nam terapia śmiechem, czyli gelotologia. Nie jest to, słuchajcie, nazwa sprzed kilku lat, ale sprzed kilku dekad i nawet wieków swoją nazwę zawdzięcza greckiemu bóstwu e, śmiechu Gelosowi. Kto się zna na mitologii greckiej, to pewnie wie. E, I jest to dziedzina badań nad śmiechem i jego wpływem e, na zdrowie bada wpływ śmiechu na organizm z perspektywy psychologicznej i z perspektywy fizjologicznej i ona, ta nauka opiera się na założeniu, że spontaniczny śmiech pomaga nam, dzieciom odreagować stres, frustrację oraz wyciszyć konflikty. Jestem ciekawa, czy Wy też się zgadzacie, też będą za chwilkę takie badania. Dajcie znać, czy właśnie śmiech Wam też pomaga w, w, w tym, co powiedziałam, tak, w takiej codzienności, pomaga Wam odreagować stres, potem też powiem, jak działa na ciało, Myślę, że tutaj wszyscy mamy podobne odczucia z tym związane. Tutaj w skrócie napisałam prekursorów gelotologii. Pierwsze zainteresowanie tym tematem było związane ściśle z, ze, ze środowiskiem angielskim, a mianowicie z Karolem Darwinem, przyrodnikiem, który bardzo wcześnie zaczął dostarczać takie zasługujące na uwagę relacje o zachowaniach związanych ze śmiechem Zobaczcie on już w latach 1809-82 natomiast Stanley Hall napisał taką pionierską rozprawę o, o łaskotaniu która też wyprzedziła bardzo te jego czasy i francuski filozof i laureat Nagrody Nobla Henry Louis Borgnes zajął się funkcją śmiechu jako kryterium społecznym, jako pierwszy i też mamy takiego bardzo znanego naukowca i dziennikarza Normana Cousinsa, ja też o nim potem będę troszeczkę więcej mówić, ponieważ on był taką postacią dobrze znaną w tym środowisku badaczy śmiechu, on był dziennikarzem, był też naukowcem i w latach 60. ubiegłego wieku zachorował na, zachorował na ciężką chorobę stawów, wtedy jeszcze uchodzącą za nieuleczalną, i on się nie poddał, ponieważ nie zgodził się na tą chorobę, nie przyjął jej do siebie, i oprócz tych działań medycznych, które on mógł sobie zaaplikować, zaaplikował sobie również kurację śmiechem, i po 10 miesiącach takiej codziennej kuracji do, przestał czuć ból. I to na opisał, to jego proces zdrowienia za pomocą terapii śmiechem, opisał William Fre Free w 1964 roku, i później, kilka lat później, założył Instytut Badań nad Humorem. I tak to wszystko, słuchajcie, zaczęło się napędzać, koło ruszyło, i coraz więcej osób zaczęło się tym tematem interesować. I właśnie ten Norman, o którym Wam wcześniej wspomniałam, dziennikarz, powiedział, że 10 minut głębokiego, wstrząsającego przyponu śmiechu zwalcza ból prawie równie skutecznie co ogólnie stosowane przez anestezjologów środki. Czy mieliście w swoim życiu taką sytuację, że podczas takiego nie skrępowanego wybuchu śmiechu przestało przysta was coś boleć, albo przestaliście czuć ból, albo zapomnieliście o bólu. Pamiętacie, dzieci mają tak bardzo często, jeżeli właśnie się śmieją, jeżeli um, się bawią czymś, są tak zajęte tą zabawą i tym śmiechem, że zabawa i śmiech um, znieczula. Czyli dzieci po prostu przestają czuć ból ważne. To jest bardzo w różnych zamkniętych szpitalach, gdzie dzieci przebywają non stop, są też różnego rodzaju właśnie organizacje. Zajmujące się właśnie takimi dziećmi w, 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 w szpitalach, przychodzą różni klauni, organizują klaunadę, więc jakby tutaj próbują te dzieci chociaż na chwilkę wyciągnąć z tego, z tego trudnego, w tej trudnej sytuacji, w której się znaleźli. I, I słuchajcie, Korczak również był tutaj prekursorem śmiechu. On stworzył tak zwaną radosną pedagogikę. I on był zawsze wesoły, zawsze radosny. Pracował też w ciężkich czasach i w ciężkim środowisku, ale mimo tego twierdził, że siła humoru w pokonywaniu codzienności i trudnych sytuacji wychowawczych jest niezbędna, a pełne humoru podejście do problemów osobistych i dziecięcych skłonności jest skuteczną strategią wychowania. I on też wprowadził taki, takie pojęcie trochę jak łagodzenie humorem. Jestem ciekawa, czy mieści kiedyś taką sytuację, że na przykład Ktoś się z wami przekamarzał, albo ktoś się z wami kłócił, albo ktoś próbował was przyciągnąć na swoją stronę, czy też mm, próbował wam jakąś ideę zaszczepić. A wy byliście zdenerwowani, nie podobało Wam się to, wcale się z nimi zgadzaliście, ale nagle powiedział coś takiego, co Was rozbroiło, tak? Czyli złagodniliście nagle, zaczęliście się śmiać pod wpływem tej, tej osoby i popatrzyliście na to, co on mówił trochę z innej perspektywy. I to też Wam dało taką otwartość na to, co ta osoba mówiła. I też taką otwartość na zawartość te, tego przekazu. I to też jest niesamowite, co właśnie pokazał Korczak: że czasami takie osoby, które właśnie gdzieś tam z humorem idą przez świat, czy też potrafią nas tym humorem zarazić. Trochę lepiej nam wtedy jest przyjąć czyjeś stanowisko, czy też popatrzeć na siebie trochę z boku i stwierdzić, że rzeczywiście może ten ktoś po prostu ma rację, a ja trwam w tym swoim zatwardziałym przekonaniu, że wcale tak nie jest. I podejście do dzieci z humorem otwiera nowe drogi, które Korczak opisał następująco: posłuchajcie: łatwiej tworzy się atmosfera wzajemnej życzliwości, bezdyskusyjnie i zrozumienia, i zrozumienia. tak, to akurat jest, jest, jest razem. Łatwiej można uzyskać profesjonalny dystans do dziecka i do samego siebie, właśnie podczas śmiechu. Pełna humoru postawa pomaga nauczycielowi znieść trudną sytuację z cierpliwością i spokojem. Czasami wpadamy gdzieś tam, wiecie, w rutynę, denerwujemy się niesłusznie, czasami warto właśnie wyjść z siebie i stanąć obok, popatrzeć na to z humorem, popatrzeć na, właśnie na dzieci z, 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 z takiego bardziej łagodnego punktu widzenia i naprawdę całe to nastawienie nam się troszkę zmieni i być zaskoczonym albo wyprowadzenie z równowagi stwarza postawy do możliwej zmiany zachowania. Tutaj o tym już też wcześniej Wam trochę powiedziałam. czasami właśnie to, że ktoś nas wytrąci z równowagi powoduje, że my zaczniemy się śmiać, śmiać siebie i już robi nam się przyjemniej. Czy Wy też tak macie, że jak ktoś Was czasem wyprowadzi z równowagi, zaczniecie się z, z śmiać z samych siebie, to czujecie się znacznie lepiej? Dajcie mi tutaj koniecznie, koniecznie znać. Jakie są zalety śmiechu? Śmiech przed, przede wszystkim obniża i przeciwdziała stresowi szkolnemu. Ja do tego jeszcze wrócę. Śmiech jest tak zwanym wyładowaniem jest mechanizmem obronnym w celu adaptacji do sytuacji. Jeżeli czasami mamy jakąś trudną sytuację, do której musimy wejść, czy też dzieci mają jakąś trudną sytuację, z którą sobie nie mogą poradzić, to właśnie to, że wychodzą ze śmiechem, otwiera im pewne ścieżki i ten mechanizm obronny, czyli wycofanie, często się wyłącza. Sprzyja wzrostowi, Zdolności uczenia się, podnosi poczucie własnej wartości. Zobaczcie, to jest właśnie to nawiązanie do, do poczucia własnej wartości i do, i do śmiechu. Więcej w nas otwartości, więcej w nas akceptacji samych siebie, przez co też możemy się śmiać z siebie, jesteśmy otwarci na innych, co też jest takim, zobaczcie, kołem zębatym to wszystko się ze sobą uzupełnia. Jak jedno, jedna dźwignia poruszy drugą, to kręci się trzecia i tam, i z powrotem. Poprawia nam komunikatywność, to też jest niewątpliwa zaleta śmiechu. Zwiększa umiejętność radzenia sobie z emocjami, sprzyja kształtowaniu się lepszych relacji z, samymi, z własną osobą, ale też z innymi ludźmi i otwiera nas na kreatywność. Wpływ śmiechu na zdrowie. Słuchajcie, śmiech wyzwala endorfinem, czyli hormony produkowane w mózgu. I te hormony powodują między innymi to, że po prostu nie czujemy bólu. Ból jest uśmierzony. I te hormony zawierają naturalną morfinę, która działa na ciało tak, że nie powoduje żadnych efektów ubocznych. A te hormony nazywamy jak? Pewnie wiecie, hormonami szczęścia. Tutaj ta, ten plusik dołożony do całego tego obrazka, jak widzicie, to jest właśnie. Taki, taki śmiech, który właśnie pomaga w wielu, w wielu sytuacjach życiowych, ale również w naszym zdrowiu, wspomaga układ oddechowy śmiech, ponieważ gdy się śmiejemy, płuca, są znacznie lepiej dotlenione, wtedy bierzemy dużo więcej powietrza niż normalnie i w tym momencie, kiedy właśnie wypuszczamy to powietrze, kiedy się śmiejemy, wydech jest, nasz wydech jest forsowany, co bardzo ładnie i swobodnie opróżnia nasze płuca, a co za tym idzie, łatwiej pozbywamy się wszelkich kłopotów związanych z oddychaniem. Naukowcy też tutaj badali ten poziom poziom cho chorych na różnego rodzaju choroby oddechowe typu astma i jak bardzo ładnie śmiech łagodzi im również ataki astmy. Śmiech ułatwia trawienie, ponieważ jeżeli się śmiejemy przed jedzeniem, to nasz żołądek wydziela enzymy. Ja już słuchajcie z tego śmieję. <laughs> Zawsze staram się śmiać przed jedzeniem, żebym mogła łatwiej płonąć składniki odżywcze. Do czego was też zachęcam. Oczywiście na, na to wszystko działa śmiech. Wspomaga pracę śledziony i trzustki. Słuchajcie, myślelibyście kiedyś, że y, 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 diabetycy mogą sobie dzięki temu podawać y, mniej insuliny, bo podczas śmiechu wytwarza się jej więcej y, i dzięki temu oni tyle sobie nie muszą wstrzykiwać. To jest naprawdę dla mnie fenomen, to jest dla mnie absolutnie niesamowite. Y, wpływ śmiechu na zdrowie tutaj pokazuje nam się też na tym układzie sercowo-naczyniowym, ponieważ on obniża ciśnienie tętnicze, jest lepsza praca wątroby, y, dzięki tej wymianie Tlenu, przeciwdziała też miażdżycy i produkcji tkanki tłuszczowej. Także zobaczcie, warto się śmiać. Oczywiście niekwestionowany punkt, że sprzyja aktywności fizycznej, ponieważ podczas śmiechu, słuchajcie, pracuje około 200 mięśni na samej twarzy. W ogóle wiedzieliście, że mamy tyle mięśni na twarzy, bo ja jak to usłyszałam. To, słuchajcie, byłam bardzo w dużym szoku. Pracuje klatka piersiowa, pracuje tam nasz korpus, pracuje brzuch przede wszystkim, słuchajcie, przepona. Często gestykulujemy, więc nogi, ręce no to tak naprawdę czasami śmiejemy się tali. Śmiech wzmacnia też system immunologiczny, ponieważ zwiększa odporność dzięki podniesieniu liczby i aktywności tych komórek i, i, i przeciwciał. Pozytywnie wpływa na układ nerwowy ta już trochę o tym mówiłam, obniża poziom stresu, w konsekwencji jesteśmy troszkę, wycisze, troszkę bardziej wyciszeni, lepiej nam się zasypia i dłużej śpimy. Myślę, że słuchajcie, ten slajd będzie oczywiście w materiałach, można by sobie wydrukować i zawiesić gdzieś w widocznym miejscu, czy w miejscu pracy, czy właśnie w domu, czy w szkole, czy, czy w przedszkolu, tak żeby każdy mógł do niego dotrzeć, tak żeby każdy zobaczył jaki wpływ na zdrowie ma śmiech. Jeśli jesteście dalej ze mną, bo Was na razie tutaj nie widzę, to proszę wyślijcie mi jakieś serduszko, ee, jakiś komentarz, że jesteście. To tutaj na pewno mi to da większy power, chociaż słuchajcie, ja jestem nakręcona, mi tutaj <grych> niewiele trzeba. Spójrzcie jeszcze na statystyki. 98% badanych uznaje, że śmiech, ich śmiech jest istotny dla zdrowia. Dlaczego więc tyle osób się nie śmieje? A 90% badanych uznaje, że śmiech może okazać się doskonałą terapią i tutaj mam konkretne badania zachęcam do zapoznania się dla niedowiarków jesteście super bardzo jest mi miło bądźcie ze mną cały czas bo kolejne ciekawostki już przed nami istotnym celem terapii jest umożliwienie dziecku Osiągnięcia stanu fizjologicznego, który pozwoli mu na zaangażowanie społeczne. I tutaj już nam się Porże skłania, e, terapia nerwu błędnego i te, teoria poliwagalna. Śmiech nam otwiera możliwości zaangażowania społecznego, czyli śmiech nam otwiera jakby te, te, te drzwi bardzo ciężkie, otwiera dzieciom tą drogę do innych dzieci. A jeżeli wprowadzamy podczas śmiechu nasz stan. Organizmów, taki stan fizjologiczny, to tym samym zwiększamy poczucie bezpieczeństwa. Mózg dostaje informację, że jest dobrze, jest przyjemnie, jest fajnie i poprawiają się wszystkie, słuchajcie, funkcje życiowe w naszym organizmie. Koniecznie ten slajd też do wydrukowania. Kolejny slajd potwierdzający to, że warto jest się śmiać. Humor i śmiech są nieodzownymi towarzyszami nauki. Dlaczego? Ponieważ śmiech wyzwala pozytywny poziom hormonu, który umożliwia długotrwałe powiązania neuronalne. Na szczęście już tutaj neuronauka nam udowodniła, że uczymy się przez całe życie, a jeżeli ten śmiech em, pozytywnie nam wpływa na, na naukę i nauczenie się, to tutaj zaraz zaczniemy praktykę śmiechu. Redukuje lęki szkolne i zwiększa radość z nauki. I identyfikujemy wtedy też szkołę. Z uśmiechem, co nas motywuje do nauki, nasze dzieci oczywiście. Wspiera jedność grupy uczącej się, czyli dzieci, które są razem w klasie, które, na których przeprowadzamy ćwiczenia zakresu terapii śmiechem, czyli do, które zachęcamy do śmiechu, sami jesteśmy pozytywnie nastawieni i czasami jakimś żartem rzucimy. To też między nami dorosłymi, między nami nauczycielami, czy też nauczycielami, rodzicami, taka, taka niewidoczna nić porozumienia się, się pojawia. To jest naprawdę magiczne i niezwykłe. Śmiech i humor tworzy rozluźnioną, wolną od strachu atmosferę do nauki, daje sensowny dystans do rzeczy, do problemów oraz stwarza nowe sposoby rozwiązywania problemów i rozbudza zainteresowanie, zwiększa uwagę i, i, i gotowość do koncentracji. Dzięki temu, że ta koncentracja jest też wyższa. To pomaga nam lepiej opanować materiał, który na przykład mamy się nauczyć, który mają się nauczyć nasze dzieci. Bardzo wspiera inteligencję językową i kreatywność poprzez to właśnie, że się śmiejemy, że wypowiadamy różne śmieszne rzeczy. Tutaj tworzymy tak, praca twórcza również śmieszna jest, jest tutaj jak najbardziej dobrze widziana. I też śmiech i humor wzmacnia gotowość do kontaktu i, i do poczucia, do zwiększenia poczucia własnej wartości, co też wspomaga kompetencje społeczne. czyli Mamy plusy. I kochani, zapraszam was teraz na ćwiczenia i zabawy związane z elementami terapii śmiechem. Mam nadzieję, że się będziecie dobrze ze mną bawić i wam powstają kolejne dołeczki przez śmiech. Słuchajcie, ja już, ja już się śmieję, myślę, że dzisiaj już nie przestanę. Mam nadzieję, że wy, że wy tak samo. I zaczynamy. Komplementy. Powiedz o sobie, siedzącej obok Ciebie trzy miłe rzeczy. Możesz zwrócić uwagę na jej wygląd, na jej ubranie, może na jakieś odczucia albo wspomnienia z udziałem tej osoby. Jeśli dzieci się wstydzą powiedzieć, to możesz, że możemy to napisać. Spróbujmy sobie zwizualizować to, to ćwiczenie. Ja już się sama uśmiecham i powiedzmy trzy miłe rzeczy na swój temat. I to mogą być na przykład talenty, mogą to być ciekawostki, mogą to być hobby. Tutaj naprawdę dzieci się bardzo angażują w tą zabawę. Często przy tym drugim punkcie, jak mają powiedzieć jakieś czy miła rzecz na swój temat, to są takie, wiecie, nieśmiałe, powiedzieć, nie powiedzieć. Możecie wtedy zacząć od siebie, od, od siebie wtedy też pomożecie dzieciom się otworzyć i, i to ćwiczenie na pewno wykonają, wykonają z uśmiechem. Zaczynamy od takich łagodnych przykładów, ponieważ nie zawsze ten śmiech ma, polegać na tym, że słuchajcie, wybuchamy ogromnym śmiechem poruszającym przeponę, ale o tą otwartość, o ten, o ten humor, bo dzięki temu, że zaczynamy takimi moimi krokami, to potem ten śmiech możemy wyzwolić i wyzwalać i wyzwalać. Językowe wygibasy, jedno z moich ulubionych ćwiczeń, często też się stosuję z własnymi dziećmi, jeżeli jedziemy autem, się nudzimy, a chcemy się trochę pobudzić do życia i rozweselić, to ćwiczymy jak najszybsze wypowiadanie językowych łamańców. I tutaj podpowiedzi. Ciekawa jestem, czy sobie, czy próbujecie. Ale słuchajcie, nie czytajcie teraz, tylko spróbujcie wypowiedzieć za mną. Jola lojalna i Jola nielojalna. Trzy cytrzystki. Wiecie, kto to są, kto to są? cytrzystki? <laughs> tak, to są panie grające na cytrach. Szedł raz Sasza, suchą szosą. Słuchajcie, ja też staram się nie czytać. Stół z powyłamywanymi nogami. Nie mylić, zostałem bez nóg. Ząb, zupa zębowa, dąb, uwaga, zupa dębowa. W <grym> Czasie suszy, szosa sucha. Dawać, dawać. Sasza suszy, suche szorty. Sasza suszy, suche szorty. I mój ulubiony w Szczebrze czyni chrząszcz brzmi w Ach, Słuchajcie, nie tak łatwo, jestem trochę zaspinana i zestresowana, ale i tak mi to sprawiło przyjemność. Mam nadzieję, że was, wam też. Czy macie jakieś wesołe językowe wygibańce, które moglibyście tutaj opisać, którymi moglibyście się pobawić ze sobą? Ja zawsze chwalę was, bo nasza społeczność webinarowa jest naprawdę zawsze wspaniała. Przecież sobie zawsze pomagać, odpisujecie sobie na pytania, tak więc to jest naprawdę bardzo cenna też taka wymiana e, doświadczenia. Potem czytam te komentarze i jest mi nas mi niezmiernie miło i zawsze nas to naprawdę ogromnie cieszy, więc też tutaj działacie terapeutycznie na nas, w związku z czym zachęcamy do dzielenia się właśnie w tym momencie różnymi językowymi e, wygibasami, e, szmrzęcznymi wierszykami, e, czymś, co powoduje uśmiech, e, spowoduje uśmiech na naszej twarzy. Ja tutaj zaraz spróbuję mm, e, spróbuję coś przeczytać. Pani Ola pisze, że wygłupia się z dziećmi, nic nie daje jej takiej ilości śmiechu jak wygłupy. Tak, bardzo fajnie od tego zacząć. Pani Gabrysia pisze, że chrząszczy jest najlepszy, tak. O, Pan Bartoś pisze, że się wyindywidualizował, wzrosł entuzjazm jakiegoś tam tłumu. Super, tak, od razu słuchajcie zabawy logopedyczne, tak? Możemy zabawić się wystawianiem języka na wszystkie strony, dotykaniem języka, nosem języka, eksploatowaniem językiem po całej wewnętrznej części twarzy, po podniebieniu miękkim, twardym, po zębach. To też, jak już widzimy, że ktoś tak robi, to sami się śmiejemy. No i cóż, że ze Szwecji? tak, to prawda, też to jest śmieszne. I cóż, że też w Szwecji tak jest, kiedy jest sucho, szansa jest sucha. I tak pa, e, Pani Wona, e, król Karol kupił królowej Karolini korale koloru koralowego. Mm -hmm. Korale koloru koralowego, tak dokładnie tak powiedziałam. E, I tutaj widzę kolejny nam się e, mm, Poczmist trzewa. O, o tym nie słyszałam jeszcze. Panie Bartoszu, dziękuję. Tutaj Pan Bartosz sypie przykładami. Cesarz Czesał, cesarzową, a cesarzową czesała, a cesarzową czy cesa, cesarzowa Czesała, cesarza. Słuchajcie, skupiłam się na tych, na tych śmiesznych waszych odpowiedziach, już się śmieję. O. Wyrewolwerowany kaloryfer. Słyszałam, że wyrewolwerowany rewolwer, ale o kaloryferze jeszcze nie słyszałam, wybaczcie. Dobra, ja słuchajcie, zostawiam ten temat, wypiszcie. Ja sobie to wszystko potem jeszcze spiszę i się pośmieję. Zachęcam też do komentarzy i do czytania poprzednich wypowiedzi, bo są naprawdę bardzo śmieszne. Głośno o tobie, przepraszam, muszę się trochę uspokoić. Uczestnicy dzielał się na, dwie, na dwa równoliczne zespoły, tak, żeby mogły usiąść obok siebie. Mniej więcej 2-3 metry, tak aby zawsze każda osoba miała kogoś naprzeciwko. I zadaniem dzieci jest przekazanie jednego zdania o jakiejś pozytywnej cesze osoby, która siedzi naprzeciwko. I to jest wszystko, zobaczcie, pięknie, ładnie. Natomiast zadanie jest bardzo trudne, ponieważ wszyscy jednocześnie muszą głośno wypowiedzieć na znak prowadzącego tą pozytywną cechę, tak, żeby a druga osoba siedząca 2-3 metry dalej to usłyszała. Słuchajcie, jest to bardzo trudne. Czasami trzeba krzyczeć, czasami trzeba coś zaśpiewać, czasami trzeba pokazać coś za pomocą ciała, czasami właśnie ta gestykulacja jest bardzo konieczna albo czasami trzeba po prostu czytać komuś ust, bo nie zawsze to widać, co mówi dana osoba. A zabawa kończy się, kiedy wszystkim uczestnikom uda się uzyskać informacje o sobie, potem możemy sobie usiąść i się wyciszyć, opowiadając sobie same przyjemne rzeczy, które usłyszeliśmy od drugiej osoby. Ta zabawa jest trochę podobna do takich wygibów, bastów wesołych, że sobie tańczą dwa szpalery osób i jedna grupa jest na przykład hip-hopowcami, druga grupa zamienia się w gumolutki i idą do środka, tańczą w swoich rytmach, a na środku zamieniają się rolami i jedna grupa przechodzi na jedną stronę, druga na drugą stronę i już wracają jako właśnie ktoś inny. Tak? Można się nabawić na przykład w marci narciarzy, w jakichś rajdowców, może to być... Jakiś na przykład, że ktoś gra na instrumencie, ktoś gra na gitarze, ktoś gra na bębnach. Świetna też zabawa. Tutaj na środku, jak się spotykają, wszyscy oczywiście się śmieją, uśmiechają do siebie. Spróbujcie koniecznie. Kurtyna to jest zabawa przy użyciu chusty animacyjnej. Dzielimy dzieci na dwie grupy. Dwie osoby trzymają chustę w górze, w miejscu dotknięcia się dwóch takich samych klinów, czyli dwie osoby prowadzące, i każda z grup wybiera jedną osobę, która siada na środku chusty. Wtedy ta chusta jest podniesiona. Ja wam to zaraz jeszcze tutaj pokażę, bo to jest krótki filmik. I po opuszczeniu kurtyny, dwie osoby siedzące naprzeciwko siebie muszą jak najszybciej wypowiedzieć imię osoby siedzącej po przeciwnej stronie. Och, nagadałam się. Słuchajcie, to jest jedna z moich ulubionych. Zabaw z chustą, ale w ogóle jedna z moich ulubionych zabaw, jakich w ogóle kiedykolwiek robiłam i robię. I robię je dla dzieci w różnym wieku, również dla młodzieży i dla dorosłych, również na różnych szkoleniach z radami pedagogicznymi. te zabawę pokazuję. To jest w tak, niej takiego śmiesznego, że siedząc po tych dwóch stronach jest takie poczucie niewiadomej, kto siedzi z drugiej strony. I zazwyczaj są to osoby, które się znają, bo jeżeli to jest jakaś rada pedagogiczna pracująca w jednej szkole albo w przedszkolu i jest 15 osób z jednej, 15 osób z drugiej, więc jest szansa duża, że znam tą osobę siedzącą po drugiej stronie. Kurtyna opada i nagle zabrak brakuje języka w gardle. Po prostu zacinamy się i nie mówimy, kto siedzi po naszej stronie, tylko Ey, Ela, Ey, Marysia. Słuchajcie, mam, jest tam tyle śmiechu, że ja po prostu jak zawsze wychodzę po szkoleniu, jak mi ktoś pyta, co, yy, co mnie najbardziej boli, to ja mówię, że szczęka od śmiechu. I to, jest, I to jest prawda, więc koniecznie to zabawę wypróbujcie. Dalsza część zabawy jest taka, albo kontynuacja tej zabawy, to już tego nie napisałam, ale wam powiem, jest taka, że osoba, która jako pierwsza wypowie imię osoby siedzącej po drugiej stronie, biera sobie tego uczestnika do siebie. Zobaczcie, tutaj już właśnie jedna dziewczynka zabiera sobie tę osobę, to dziecko siedzące po przeciwnej stronie. I zabawa się na przykład kończy po 10 próbach, po 15 takich próbach opuszczenia chusty i wygrywa ta drużyna, która ma najwięcej uczestników. Tu chodzi oczywiście o dobrą zabawę, niekoniecznie o. Mm, o to, żeby wygrać, ale tutaj tak staramy się jak najbardziej, oczywiście, no jak najszybciej odpowiadać i, i, i mówić imiona osób siedzących po drugiej stronie. Jeżeli prowadzę grupę, która się nie zna, to oni zawsze mają plakietki i zawsze też mogą to imię z plakietki przeczytać. Zawsze te plakietki muszą być do, dosyć dobrze odsłonięte, także tutaj nie ma, nie ma problemu. Wy tutaj dalej widzę, piszecie, bardzo się, bardzo się cieszę, znacie tę zabawę, dajcie mi tutaj proszę informacje. Gdyby drzewo miało mówić, dzieci sobie siadają w kole i przekazują sobie patyk, odpowiadając na pytanie: Gdyby drzewo miało mówić, to co by nam powiedziało radosnego? I każda odpowiedź, pamiętajcie, jest poprawna. Jeżeli nam się spodoba jakaś konkretna, jeżeli nam się spodoba jakieś konkretne, Konkretna odpowiedź jakiegoś dziecka, zaprezentowanego podczas tej zabawy, to możemy poprosić to dziecko, żeby nam na przykład za pokazało napad śmiechu w wykonaniu drzewa. I możemy go zachęcić albo pokazać młodszym dzieciom, że można podnieść ręce do góry i z wybuchem śmiechu te ręce opuścić, bardzo mocno nimi ruszając na boki. Też taka bardzo fajna, słowna, słowna zabawa. Wzbudza też kreatywność. Każdy na pewno coś ciekawego wymyśli. Nie zawsze śmiesznego, ale. ale na pewno zachęci do, do poszukiwań i do zabawy. Części ciała złap piłkę, bardzo szybka zabawa i też wywołująca uśmiech. Dzieci siadają w parach naprzeciwko siebie, a po środku kładą małe piłeczki. Prowadząca wymienia części ciała, które dzieci muszą dotknąć, czyli na przykład dzieci siedzą i ja mówię: głowa, szyja, lewa ręka, kolana, piłka i wtedy dziecko ma jak najszybciej wziąć piłkę siedzącą przed nim, ale że mam naprzeciwko siebie drugą osobę, no to muszę to zrobić jak najszybciej. Kto pierwszy, ten lepszy, ale niekoniecznie tak musi być. Zobaczcie, ile już tutaj się emocji pojawia. Tutaj pani Dagmara pisze, że nie znała tej zabawy z chustą. To pani Dagmara czas ją wprowadzić albo z chustą, albo z tunelem, albo jakimś skocem. A tutaj wam proponuję, żeby to zabawę zrobić z całą grupą i po prostu wszystkich posadzić na przykład na obrębie koła. I też można na przykład wprowadzić taką trudność, albo ułatwienie dla niektórych. Jeśli ktoś jest naprawdę bardzo, bardzo tutaj szybki, Nigdy się nie myli, to jeżeli osoba siedząca po drugiej stronie się pomyli, to też ta osoba ma możliwość zabrania tej piłeczki. Można sobie liczyć, kto więcej piłeczek, zwierzę. Wiem, że nie tutaj jest sens zabawy, ale może też tak, tak być. Wystrzał z prosy, słuchajcie, to jest nasza autorska zabawa, wymyślona chyba z 15 lat temu podczas jakiejś animacji. Oczywiście dzieci nam tutaj pomagają w wymyślaniu tych zabaw. Tutaj akurat zabawa za pomocą gumy sensorycznej. Zobaczcie, tutaj pokazujemy tą zabawę z Magdą. Dzieci stają sobie plecami do tej gumy sensorycznej, a my odliczamy od 10 do 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, start. I dzieci szybciutko biegną wystrzelone z prosy na drugą stronę sali. Zobaczcie, my tutaj wystrzeliwujemy. I samo, sam ten bieg dla nich powoduje po prostu wiele śmiechu. Ja na początku tej zabawy nie rozumiałam, ale dopóki sama nie zostałam wystrzelona, że to jest naprawdę bardzo zabawne. Możemy, możemy wystrzelić bardzo powoli. Możemy wystrzelić trochę szybciej. Możemy też powiedzieć, że teraz na przykład biegną wszystkie dzieci i zamieniają się na przykład w tancerzy. Albo udają, że są jakimiś kiełkującymi roślinami, albo dżownitami. Też można troszkę tą zabawę zmodyfikować. Zobaczcie, ja się cały czas śmieję, jakby tutaj no, jest niekończący się, niekończąca się. Zabawa i niekończący się uśmiech. I również za pomocą gumy sensorycznej możecie poprowadzić świetną zabawę, która nazywa się laser i też jest w niej dużo śmiechu. Trzymamy dwie osoby naprężoną gumę sensoryczną, zmieniając jej położenie. I zadaniem grupy jest tak przejść pod albo nad albo przeskoczyć. Tą gumę sensoryczną, żeby jej nie dotknąć. I zobaczcie, tutaj się zmienia trochę ta perspektywa. Nie jest to rzeczywiście łatwe, ktoś tutaj przeszedł, więc się bardzo cieszy. Dzieci mogą stać w miejscu, ale one się oczywiście nie ustawią wszystkie, ponieważ już tak się nie mogą doczekać, żeby przejść, więc tam gdzieś za nami chodzą. Jest to naprawdę bardzo angażująca zabawa. Możecie ją trochę utrudnić, jeżeli chcecie, jeżeli wasze dzieci lubią rywalizację, to możecie ją przeprowadzić w taki sposób, że osoba, która zostanie dotknięta, na chwilkę sobie odpoczywa, wędruje na. Jakąś tam stację napraw i dołącza do zabawy za chwilę. Zobaczcie radość, to jest po prostu spontaniczna radość dzieci. My sobie tutaj rozkładamy gumę, jest troszkę jest tro, jest tro, coraz trudniej. Nie zawsze jest to łatwe dla dzieci, ale zawsze jest to ogromna chęć, żeby tą, tą ścieżkę pokonać i żeby się tym cały czas pobawić. Więc kolejna propozycja na wywołanie uśmiechu. I kolejna zabawa. Tutaj jest nasza magia, która pokazuje konkretne pozycje, które przyjmuje dziecko. I to jest zabawa, która polega na tym, że na początku wszystkie dzieci zabawa nazywa się ewolucja. Wszystkie dzieci są jajkami, czyli podnoszą ręce do góry, nad głowę i tworzą jajko. Następnie jajka zamieniają się w kurczaki, Zaraz powiem jak. Później w kury, a na końcu w super kury. I Zabawa jest taka, że każde. Jajko szuka drugiego jajka i gra z nim w papier kamień nożyce, to wiemy, tak? Papier, kamień, papier, tak papier, kamień, nożyce i tam wiecie, że nożyce się tępią na kamieniu, nożyczki przecinają papier, papier chowa kamień. I ta osoba, która podczas tej walki, tak? na no papier kamień, nożyce wygra, ewoluuje. Czyli jajko zamienia się w kurę. Ale ważne jest to, że kura może. Się zmienić, kurczak może się zmienić w kurę, wtedy kiedy ma do dyspozycji drugiego kurczaka. Czyli ważne jest to, że osoby, które są kurczakami, szukają tylko kurczaków, osoby, które są kurami, mogą grać tylko z kurą, aż zamienią się w superkurę I możecie się tutaj pobawić. Na takiej zasadzie, tu wam wszystko opisałam, bo teraz tego nie będę czytać, to nie jest ważne. Macie to, więc spokojnie, nie stresujcie się, możecie do tego wrócić, cała instrukcja jest zapisana. Wygląda to niezwykle śmiesznie, ponieważ właśnie przychodzi ktoś do mnie z ręką na głowie, albo właśnie czasami też tutaj, wiecie, kwacząc. Zobaczcie, jak dzieci są mocno skupione. Możecie ustalić na przykład, że pięć osób, która zamieni się w super kurę, to, to wygrywa, kończy się zabawa i następuje kolejna próba. Dużo emocji. Dużo śmiechu, dużo pozytywnych tutaj feromonów się nam wydziela podczas tej zabawy. Kolejna bardzo prosta, ale też taka wdzięczna zabawa, również dla młodszych dzieci, a mianowicie masażyki. Dzieci siadają w parach naprzeciwko siebie. Już mi się tutaj ten film ładuje, ale wam w międzyczasie opowiem, bo to nie jest zbyt trudne. Jedno dziecko zawiązuje oczy albo my temu dziecku zawiązujemy oczy, a drugie dziecko wybiera kilka przedmiotów sensorycznych i próbuje masażykiem rozweselić dziecko z, z zawiązanymi oczami. I Tutaj my mamy różnego rodzaju propozycje. Nie przejmujcie się tym niedziałającym filmem, ja wam opowiem, co tam było. Były tam piórka, były tam różnego rodzaju masażery. Oczywiście się umawiamy wcześniej, tak, że łaskoczem, jeżeli dziecko lubi być łaskotane, do twardym przyrządem, jeżeli dziecko to lubi też można zobaczyć po te uczymy się też rozpoznawać różne stany, w których znajdują się w danym momencie dzieci. Nie wszyscy lubią delikatne rzeczy. Niektórzy nie lubią mocnych docisków albo potrzebują tylko mocnych docisków. To integracja sensoryczna tych webinarów mamy, mamy dużo. Więc. Więc spokojnie na pewno sobie też znajdziecie coś, coś dla siebie, i potem następuje zmiana w parach. I też można bardzo fajnie też opowiedzieć o odczuciach, tak? Że, no bo to jest zobacz, widzicie jako osoby, które najpierw nie mają zasłoniętych oczu, oczu, jakie to są przedmioty, a potem możecie doświadczyć tego, tak? jak ktoś was masuje. Więc to też jest takie naprawdę bardzo fajne doświadczenie śmiechowe, ale połączone również z, 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 z ciałem. Miś w kole. Dzieci sobie siedzą w kole, to też jest jedna z moich ulubionych zabaw. Zresztą, słuchajcie, my zawsze Wam pokazujemy takie zabawy, z którymi sami się bawimy, które znamy, które nas cieszą i które cieszą dzieci. Więc ja Wam tutaj po prostu gwarantuję, że te zabawy Wam się po prostu sprawdzą, że to jest takie już wyselekcjonowane bardzo starannie. Zobaczcie na filmie. Dzieci siedzą w kole i wędruje sobie maskotka po kole i każdy z uczestników musi zrobić coś miłego. To jest akurat nasz misiaczek, albo pogłaskać, albo przytulić. Albo podrafać za uchem, albo podrzucić, zrobić się coś tam jeszcze miłego. I gdy Miś obejdzie całe koło, nauczyciel mówi: A teraz to, co robiliśmy misiowi, zróbcie o sobie po waszej prawej stronie. Po kolei i zaczyna się, słuchajcie, dobra zabawa. Jeszcze Wam to pokażę raz. Wszyscy czekają na swoją kolej w wykonaniu tych łaskotek, podrzucenia, podrapania po łóżku, czy połaskotania, tak, żeby każdy właśnie mógł pokazać to, co zrobił Misiowie, a co może zrobić koledzy, też koleżance po, po lewej stronie. Jestem dużo śmiechu. Ja też często to robię na różnych takich integracjach, czy, czy wśród nauczycieli, czy wśród osób dorosłych i na początku oczywiście nie, za, nie, nie proponuję tej zabawy, bo ona jest taka wiecie, na, na, na późniejszy czas po tym jak się poznamy i, i po tym jak te inne różne zabawy na dzień dobry sobie przećwiczymy i kiedy ta bliskość jest już możliwa do wykonania i do, po prostu do przyjęcia przez, przez inne osoby, to wtedy właśnie proponuję tego misia. Jest naprawdę ogrom śmiechu, tutaj dziewczyny czasami po prostu płaczą ze śmiechu, śmiejemy się przez 15 minut, bo czasami trzeba kogoś podrzucić, trzeba kogoś podrapać po łóżkie, pod łóżkiem, za łóżkiem. często trzeba komuś dać buziaczka, także jest tutaj naprawdę bardzo dużo fajnych reakcji. Pani Mariola i Pani Edzia piszą, że miś się sprawdza, Pani Natalia pisze, że miś jest super też dla młodzieży. Tak, Pani Natalio i również dla dorosłych, bardzo Wam to... To proponuje Pan Jerry pisze, że nie znał jeszcze tej zabawy musi koniecznie spróbować. Tak, jutro zabieramy wszystko, obowiązkowo misia i, i się, nim, się z nim bawimy. Menia samochodowa. Dzieci stoją, stoją w dwóch rzędach naprzeciwko siebie lub robią tunel z nóg i zamieniają się w menię samochodową albo po prostu stoją w szpalerze, jeżeli to są starsze dzieci i pomiędzy nimi lub właśnie przez tunel po kolei przechodzi każde dziecko, czyli przejeżdża auto, a reszta robi robi masażek, czyli myje to auto i prowadzący mówi na przykład, że jesteś teraz takim sprzętem, że teraz na przykład wjeżdża taki sprzęt, który będzie mył yy, i będzie to gąbka, może to być, mogą to być czyli szalone paluszki albo właśnie drapiące szczotki, albo łaskoczące gąbki, masujące kule, echujące wypustki, yy, może być też spłukiwanie wodą, może być też suszenie. Co wam tam przyjdzie na myśl, to możecie wykonać. Mogą same dzieci zaproponować tak, yy, co lubią i jak chcą być potraktowane. Tutaj też zwracam uwagę na te dzieci, które nie mają ochoty brać udziału Oczywiście nikogo nie zmuszamy, jeżeli ktoś nie lubi łaskotek, to też na to oczywiście bierzemy poprawkę. Tutaj zawsze akceptujemy, nigdy nie zmuszamy do zabawy. Zawsze dziecko, które na początku nie ma ochoty się bawić, bo na przykład ma duży dystans i jest na przykład wyczulone i podwrażliwe bardziej nadwrażliwe, no to wtedy ono gdzieś sobie tam zerka, tak? albo po prostu bierze udział jako masujący, ale potem widzi, jak ile to po prostu powoduje wyrzutu śmiechów, uśmiechów i czasami histerii śmiechowej, że sam dołącza do zabawy i próbuje. Tak więc też tutaj te zabawy mogą przełamać lody, na pewno nie dzieci. Samogłoskowy śmiech, ćwiczenie, czy potrafimy śmiać się wszystkimi samogłoskami, tak naukowcy słuchajcie udowodnili, że śmiejemy się wszystkimi samogłoskami, oczywiście nie zawsze, nie, nie tylko samymi, ale w połączeniu z jakąś spółgłoską i to Wam wypisałam, <laughs> jeśli chcecie to możecie to teraz spróbować, że można się śmiać właśnie ha ha ha, he he he, hi hi hi, ho 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 hu, 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 albo ho, 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 jak niektórzy mówią i hy, hy, hy. I to bardziej naturalnie wychodzi w takich warunkach, jak my się rzeczywiście śmiejemy i możecie wtedy usłyszeć, jak się dzieci śmieją, jakich samogłosek używają i możecie spróbować, jak na przykład robicie jakieś ćwiczenia z dziećmi czy oddechowe, czy jakieś właśnie takie ćwiczenia przełomujące lody, jak dzieci zaczną się śmiać, to zwróćcie uwagę na ich śmiech albo proście żeby zwrócili uwagę na swój śmiech albo śmiech kolegi i spróbowali wyłapać, jaką samogłoską się śmialiśmy. Jak widzicie, dużo też tutaj Aparat mowy mamy ćwiczony, ale też o to w tym wszystkim też trochę chodzi, żeby pracować właśnie na, na ciele, pracować na, na naszym umyśle, tak żeby nam się tutaj zrobiło miło i przyjemnie i żeby to też utrwalić i przenieść dalej. Fasolkowe wyzwanie. Włóż do jednej kieszeni 20 fasolek i spróbuj podczas całego dnia albo rozweselić 20 osób. Albo przywitać się uśmiechem z 20 osobami, albo roześmiać się 20 razy i po każdym razowym wykonaniu zadania przełóż fasolkę do drugiej kieszeni. Czy jest możliwe, że podczas całego dnia wszystkie fasolki z lewej kieszeni zmienił miejsce i wskoczył do prawej? Oczywiście, zachęcam Was już do tych ćwiczeń od jutra, czyli przygotowujemy dzisiaj wieczorem 20 fasolek, wkładamy je do jednej kieszeni, wybieracie z jedną z tych trzech propozycji i do dzieła. Chętne osoby zachęcam do podzielenia się swoimi efektami tutaj pod tym webinarem, ponieważ przypominam, że każdy webinar zapisujemy i dajcie znać, czy takie ćwiczenie Wam się udało. zaproponujcie, zaproponujcie je też dzieciom, czy też właśnie jako taki challenge dla starszaków, trochę zbuntowanych nastolatków, czy im się uda przez cały dzień przerzucić 20 groszków fasolek na, na drugą stronę. Fasolki podobają mi się pisze Pani Jolanta. Mnie też się podobają, bardzo je lubię. Tak więc spotykam się. W wszyscy na mieście z fasolkami. Jak komu, kogoś spotkam w Krakowie, to, to na pewno pozdrowię serdecznie fasolką. <laughs> Mam nadzieję, że, że te pomysły również Wam się spodobały. Ale nie uciekajcie jeszcze, ponieważ konkurs z nagrodami cały czas trwa, udostępnicie publicznie nasz webinar tutaj na Facebooku, opiszcie zabawę, cały czas tutaj możecie pisać śmiało, która wywołuje u Was uśmiech albo u Waszych dzieci. I do wygrania jest książka albo czego nie lubi Strupek, albo czego nie lubi Potwór, wydawnictwa Zielona Sowa, to są nowości wydawnicze pod naszym patronatem, tak więc zachęcam do udziału w konkursie. Za tydzień zapraszam na webinar Magdy Perzyńskiej, trening regulacji emocji, ćwiczenie i zabawy dla dzieci i młodzieży. 7 listopada terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej. Ten webinar poprowadzi dla Was Joasia Krysiak. I czas na Pytania, ja teraz sobie zerknę na wasze pytania, dajcie znać, że jesteście, że nas jeszcze oglądacie, czekam na wasze tutaj podzielenie się informacją. Napiszcie też, jaka zabawa wam się najbardziej podobała i z czego chętnie skorzystacie, też jestem tego mocno ciekawa. Przypominam, jak sobie będę tutaj te, te pytania zaraz zbierać, moderacja mi już tutaj na pewno podsyła. Przypominam o zaświadczeniu uczestnictwa w webinarze, które można kupić wraz z, z pakietem, o prezentacji e-booku, i o kreatywnych kartach pracy. Ja też szybciutko tutaj Wam pokażę. To są 22 ćwiczenia i zabawy, wspierające poczucie własnej wartości w oparciu o elementy terapii śmiechem. Jest tutaj dużo śmiesznych, ciekawych propozycji, również z kartami pracy gotowymi do wydrukowania. Niektóre są rzeczy, więc można je już jutro wykorzystywać. A tutaj 40 kreatywnych kart pracy. Tak, wam je pokażę. Jest też instrukcja obsługi do nich. I już wam jeszcze krótko prezentuję. Słyszę, że już tam mi klikają pytania, więc zaraz do nich wrócę. I tutaj zobaczcie, jest 40 różnych ciekawych i śmiesznych ilustracji, zdjęć ludzi, zwierząt, sytuacji, dialogów, które można uzupełnić o różne, właśnie, odpowiedzi śmieszne i bardziej śmieszne. Do tego macie dołączone kilkadziesiąt propozycji, Różnych śmiesznych propozycji, a zęby to dzisiaj myłeś? No, co ty, to niemożliwe? Nie, no nie wiem, może mnie nie rozpoznają, i wiecie, jak szaleć, to szaleć. Coś mi tu śmierdzi. Jest tego naprawdę bardzo dużo, i zdziwicie się, ponieważ tutaj też jest dużo takich smaczków, które znamy my dorośli, a których dzieci jeszcze nie mogą znać, bo na przykład pochodzą z różnych piosenek, więc też to są takie zabawy dla dorosłych. Takie karty możemy sobie wydrukować, możemy sobie zalaminować i możemy na przykład też z takim pisakiem realnym wypełniać, robiąc niespodziankę domownikom albo nauczycielom w pokoju nauczycielskim, albo dzieciom podczas godziny. Wychowawczej. Tych możliwości i różnych form zabaw jest na, tutaj naprawdę dużo. Patrzę tutaj już na zabawy. O, widzę, że fasolki Wam się spodobały. Myjnia, Miś też widzę, że jest faworytem. Pani, Ela pisze, pani Eliza pisze, że wszystkie na pewno wykorzystam. Bardzo mi miło. Fasolki Miś tutaj widzę, dowodzą. I już sobie zerkam na pytania. Ciekawe, jak zabawy sprawdzają się w pracy z dorosłymi. Ja specjalnie właśnie wybrałam takie zabawy, które będą Wam służyć zarówno z młodszymi dziećmi, jak i z młodzieżą aż po osoby dorosłe. Tak więc większość tych zabaw możemy sobie też przełożyć po prostu na samych siebie i, i na pewno Wam się, e, wam się świetnie sprawdzą. E, już sobie sprawdzę, co tam jeszcze macie ciekawego. Sprawdzam sobie pytania. A już, dostaję, już dostaję kolejne. Pani Anna pisze, moja grupa to śmieszki. Jutro podczas zajęć wykorzystam z zabawy dzięki za inspirację. O, ale fantastyczna grupa, Pani Anna. No to tutaj grupa wymaga wręcz tak tych ćwiczeń z elementami terapii śmiechem. Zapraszam do, do tego koniecznie. Tutaj pytanie o pakiet. Pakiet wysyłamy do 24 godzin od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. Czyli jeżeli robiliście wcześniej przelew, na przykład wczoraj, przedwczoraj, kilka dni temu, to w jak, jako w pierwszej kolejności dostaniecie te pakiety, my je zaczynamy wysyłać już dzisiejszym wieczorem. Te osoby, które są z nami długo, kupują zaświadczenia razem z całym pakietem, to wiedzą, że naprawdę bardzo szybko się tutaj wyrabiamy i wysyłamy szybciutko. Jeśli ktoś nie dostanie, sprawdza w folderze oferty, spam albo w koszu, logując się przez um, komputer na swoją pocztę, jesteśmy, jesteśmy też dyspozycji pod mailem warsztaty małpafamiga.pl, przepraszam, szkolenia małpafamiga.pl można na ten e-mail pisać. Jeśli macie problemy, to Wam wyślemy raz jeszcze, albo pomożemy po prostu poszukać tych, tych Zaświadczeń, tak więc szkolenia małpafamiga.pl. Pani Dorota, nie mam pytań, świetny webinar. Bardzo dziękuję Pani Doroto. Mam nadzieję, że, że moje pomysły Wam się spodobają. Zawsze się pojawiają pytania też pod koniec, więc, bo tutaj nie, nie wszystko widzę na bieżąco, więc na pewno do nich wrócę i zaraz czekam na informacje od moderacji o trzech wygranych osobach, które. Dostaną od nas książkę, a ja tutaj Wam pokazuję moją bibliografię. Tak, jest dość obszerna, chociaż naprawdę, tak, tak naprawdę, ja mam większość książek, które dotyczą tutaj terapii śmiechem, więc możecie się tutaj z nimi zapoznać. Nie wszystkie są dostępne, ale większość gdzieś tam można jeszcze wypożyczyć, tak więc do tego zachęcam. I już patrzę na osoby, które, które wygrały książkę i te osoby prosimy o kontakt z nami w wiadomości prywatnej na, na messengera naszego famigowego. Gratuluję, gratulacje dla Pani Marzeny Szczygielskiej, Pani Marzeno prosimy o kontakt, Pani Agnieszka Machowska-Lazar gratulujemy. I Pani Ola Janeska. O, pani Ola już się kiedyś pojawiła, więc tym bardziej się cieszymy, że są osoby, które wracają i również wygrywają w naszych konkursach, więc tym bardziej gratuluję pani Marzena Szczygielska, pani Agnieszka Machowska-Lazur i pani Ola Janeska. Ogromnie gratuluję. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie dzisiaj, za godzinę, mam nadzieję, pełną uśmiechów i taką godzinę wypełnioną pomysłami. Bierzcie je, idźcie w świat i dawajcie znać, czy Wam się sprawdzają i jeśli tak, to które. Raz jeszcze dziękuję, ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w listopadzie i wszystkiego dobrego, ogromnej dawki śmiechu na co dzień.